Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła poprawki budżetowe i wysłuchała sprawozdań z działalności swoich inspektoratów. Wniesiono w formie aportu udział własnościowy do powstającej stolicy eksperymentu. W drugiej części posiedzenia przeanalizowano zadanie zrealizowane w zakresie ochrony środowiska. My jesteśmy właściwie przed dniu domykania budżetu i już niedługo będziemy mieli sesję budżetową, to po pierwsze. Natomiast jeśli chodzi o WPF, to chcę zwrócić uwagę, że tak naprawdę zwiększamy dochody do poziomu 7 700 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli chodzi o bieżące wydatki, one nam rosną pod kwotę 2 miliony złotych. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że dzisiaj na tej sesji będą 3 uchwały i one są dosyć istotne z tego względu, że my będziemy przekazywać na rzecz stolicy eksperymentu. To jest duży projekt, który realizujemy razem z miastem. Będziemy przekazywać nieruchomość, na której jest zbudowany nowy od podstaw obiekt. To po pierwsze, powtórę. Będziemy przyjmować darowizną zwrot właściwie naszej nieruchomości kiedyś sprzed lat od Akademii Nauk Stosowanych. I właśnie te 3 uchwały, bo to będą generalnie 3 uchwały, dzisiaj wchodzą na sesję. Powiat tym samym stanie się drobnym udziałowcem w spółce Stolica Eksperymentu. Kwota wnoszonego aportu jest to 354 240 zł. Ta wartość wynika z wyszacowania wartości nieruchomości, którą powiat gnieźnieński wnosi do spółki. Właśnie ponieważ wnosi wkład niepieniężny, dlatego to się nazywa aport. Spółka Stolica Eksperymentów, to przypomnę, została powołana, czy została utworzona w 2020 roku przez wspólników. Wspólnikami spółki jest miasto Gniezno i powiat gnieźnieński. Partycypacja udziału i jednocześnie siły głosu i wielkości udziału w kapitale spółki to jest 90% do 10%, 90% posiada miasto Gniezno, 10% powiat gnieźnieński. My dzisiejszą uchwałą wnosimy aport w wysokości 354 240 zł. W zamian za to drugi wspólnik, miasto Gniezno, wniesie 9-krotność tej wartości w formie pieniężnej. Obszar, w którym powiat prowadzi swoje działania w zakresie ochrony środowiska, to szereg różnych przedsięwzięć. W raporcie omówiono zadania, które zrealizowano w latach 2020-2021. Raport jest bardzo obszerny. Został opracowany przez pracowników Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa i pokazuje stopień realizacji zadań założonych w programie. Przede wszystkim z zakresu gospodarki wodnej, jak prace melioracyjne, gospodarki odpadami, na przykład usuwanie azbestu, ochrony powietrza, ochrony gruntów rolnych i leśnych, spraw związanych z rolnictwem, hałasem, polami elektromagnetycznymi oraz szeroko pojętą edukacją ekologiczną. Jest też sprawozdaniem z realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, bo w danym okresie oprócz decyzji, zaświadczeń, które wydajemy zgodnie z przepisami licznych ustaw, również realizujemy dodatkowe zadania związane z edukacją ekologiczną i rolnictwem. Występujemy tutaj o środki zewnętrzne, szczególnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu celem realizacji takich zadań. Zadania te realizowane są z szeroko pojętej edukacji ekologicznej i w badanym okresie takich konkursów, akcji, które są realizowane już cyklicznie, zrealizowaliśmy aż 14. Przybierały one różne formy, czy konkursów, czy akcji sprzątania świata, czy sadzenia lasów. Były organizowane wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym Koło w Gnieźnie, czy nad Leśnictwem Gniezno, oraz również realizowaliśmy akcje związane z doposażaniem naszych placówek oświatowych i tutaj realizowaliśmy te projekty wspólnie z dyrektoriami szkół, naszych placówek oświatowych. Za inicjatywę i pomysły bardzo serdecznie dziękuję oraz Wydziałem Edukacji. I tak doposażaliśmy nasze placówki oświatowe w sprzęt komputerowy, wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne. Placówki, które
które zostały doposażone, to pierwsze liceum, drugie liceum, trzecie liceum oraz zespół szkół ekonomicznych. Środki, które udało się pozyskać w tym projekcie, to kwota ponad 170 tysięcy. W okresie 2020-2021 zrealizowaliśmy aż 10 projektów ze środków Wojewódzkiego Funduszu na kwotę ponad 1 200 000 zł. Są to środki pozyskane, które ułatwiają i w pełni umożliwiają realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, no i podnoszą tą świadomość ekologiczną nas wszystkich, a stan środowiska zależy od każdego z nas, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. W powiecie gnieźnieńskim w latach 2020-2021 zostało usunięte 2000 ton azbestu oraz oczyszczono 91 km rowów melioracyjnych.